Well. Jeśli chcesz wspomóc mój kanał, zachęcam do zostawienia łapęcy w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki! Yo, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Matruner. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku rozwalimy, słuchajcie, wiecie co? Pałac Kultury w Warszawie. Słuchajcie, ogólnie tak, w dzisiejszym odcinku nie będzie TNT, w dzisiejszym odcinku będą meteoryty i to różne meteoryty. Zobaczymy, jak zostanie rozwalony właśnie Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Także zobaczcie, jak to się prezentuje. Może na samym wstępie pokażę wam, jak wygląda właśnie Pałac Kultury. Nie pamiętam dokładnie, czy są te właśnie filary, ale podejrzewam, że tak, że jest wykonany 1:1 i praktycznie zobaczcie, jakie robi wrażenie. Już u mnie na kanale już mogliście wcześniej zobaczyć taką prezentację takiego właśnie Pałacu Kultury, ale właśnie teraz przyjdziemy do tego, by rozwalić to właśnie meteorytami. W tym odcinku nie ma TNT, ale mam nadzieję, że zrekompensuję wam zobaczyć, jakie właśnie meteoryty zostały przygotowane właśnie na ten odcinek. Game Mode 1, Game Mode 0 sobie wezmę i rozwalimy oczywiście Lucky Bloki dla osób, które ostatnio w odcinku tutaj sobie po prostu napisały komentarz, także słuchajcie, pamiętaj, że co 100 łapek, otwieram dla was Lucky Bloki, także piszcie komentarze, zostawiajcie łapencje, bo jeśli ostatnio było 1000 łapek, to otwieram właśnie 10 Lucky Bloków dla osób, które napisały komentarz i zostały wylosowane przez system generujący losowe komentarze. Dobra, Mina, Craft, Kefir, tak? Dobra, dla ciebie wypadło, słuchaj stary, dzięki za komentarz, Unlucky Potion. Nie, ja tego nie używam, dlatego słuchajcie, przejdziemy do kolejnych Lucky Bloków za momencik, ale w tym czasie odpalimy chociaż jeden meteoryt, zobaczymy, jak będzie wyglądało, jeśli zostanie on odpalony, powiedzmy właśnie tutaj na tym naszym wieżowcu, który się zwie Pałac Nauki Kultury w Warszawie, tak? Dobra, uwaga, leci meteoryt, zobaczymy, co tu wypadnie, uwaga. Wow, dobra, rozwaliło tutaj. Pamiętajcie, że to jest modyfikacja na starszą wersję Minecrafta, przez co właśnie mogą być te inne teksturki Lucky Bloków, ale to chyba nie zraża was, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, także tutaj mamy właśnie TNT, znaczy nie TNT, tylko meteoryt, który został wybuchnięty, tak? Został właśnie tutaj wycelowany na sam czubek tutaj Pałacu Kultury. Dobra, słuchajcie, odpalimy jeszcze drugi, będziemy dwa odpalali, a później będziemy przechodzić do kolejnych. To jest jakiś random, nie wiem co to jest Meteor Summoner. Dobra, uwaga, leci. Czyli to jest randomowy chyba, co? Zobaczmy, czy jak to będzie wyglądało. Tak, to jest randomowy. Zobaczcie, że śnieg jest, także dobra. To teraz przejdziemy do kolejnych osób, które są właśnie tutaj. Także już jednego Lucky Bloka mamy, czyli musimy teraz odpalić Game Mode 0 i lecimy właśnie do kolejnych Lucky Bloków. Tutaj z tego, co ja widzę, Lucky Block jest dla osoby, która się nazywa Hania Latusek. Także Hania, pozdrawiam cię. Ja cię osłuj, zobaczcie, że te zombiakowe te konie i jeszcze szkieletowe konie, także to jest też spoko. Gabi Łukomska, dobrze, nie wiem, czy dobrze napisałem, ale podejrzewam, że chyba tak. Także dzięki, Gabi. Wow, zobaczcie, że fajne itemki powypadały. Jeszcze tylko Time Set 0 i możemy lecieć. Ok, tutaj mamy itemki jak Stone Pickaxe, którym otwieramy Lucky Blocka dla Ewa Barsz. Dla Ewy Barsz. Także Ewa, zobacz, książeczki dla ciebie wypadły. Są mega fajne książki. Także dzięki jeszcze raz wielkie za łapencje i subskrypcje. Pamiętajcie, że zasubskrybować kanał, bo to jest mega ważne, żebyście wiedzieli, w jakim odcinku wystąpiliście. Tulas 666. O, perełki wypadły. Słuchajcie, ogólnie chciałbym wam powiedzieć o tym, że jeśli braliście udział w jakimś odcinku, właśnie z TNT versus Fala, to zapraszam was na inne odcinki. Może akurat braliście udział, ale to po obejrzeniu tego filmu. Także słuchajcie, zaraz zobaczymy, co tu wypadnie kolejne, jakie kolejne TNT będziemy mieli. Teraz śniegowe, nie wiem, czy to jest dobrze, ale zobaczymy, wypuścimy ich więcej. Zobaczcie, że lecą te meteoryty. What? Nie, dobra, lecą. Jaki ogromny, zobaczcie, jaki wielki. Bang, ale walnęło. Zobaczcie, że wszystko jest teraz w śniegu.
Czyli mega mocny, mega mocny. No nieźle, nieźle. Przejdziemy do kolejnego, który jest Krakeno coś tam. Krakenorite Meteorite Summoner. Krakenorite, okej. Okay. Dobra, to teraz odpalimy go może na tym łuku. Tutaj zobaczymy więcej, odpalimy. Ciekawe, jaki to będzie rozwałka. Dobra, jaki ogromny leci. What? Dobra, wybuchają, zobaczcie, jak to rozwala. Ej, no ma... W ogóle jakaś wieżyczka powstała, pewnie dlatego, że trochę zbagowałem. No wow, no nieźle, nieźle. Jakby ten pałac był, powiedzmy, z wełny, to już raczej by się spalił, bo tutaj tyle ognia jest, że raczej by bez problemu mógłby to wszystko rozwalić. Zobaczcie, meteoryt leci, leci, leci. Jaki ogromny! No i walnęło, no to super, dobra. W ogóle tam jest portal, zobaczcie, możemy do tego, do Netheru sobie przejść. Słuchajcie, jeśli nie widzieliście też serii z portalami, na przykład diamentowym portalem, dirtowym, zobaczycie jaką tam przygoda na was czeka, żeby obejrzeć, to zapraszam do obejrzenia. Dobra, ja sobie te chowam, te już mieliśmy odpalone, także te dwa jeszcze nam zostały, ale w tym czasie ja sobie po prostu odpalę tutaj Lucky Blocka. Dla Dominika Gawlik, tak? Okej. Okay. Lucky Villager, czyli pewnie za diamenty możemy różne fajne rzeczy kupić, ale w sumie nie wiem, ale chyba bym nie mam tyle diamentów, żeby to wykorzystać, ale super, dobra. To teraz przejdziemy do kolejnej osoby, którą jest Ania Perczyńska. Okej, okay, czyli mamy ciasto. Mamy ciasto, które możemy sobie postawić i zjeść. Super, super. Jeszcze trochę Lucky Blocków zostało. Także odpalimy jeszcze jednego Lucky Blocka i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz tutaj. W tym momencie, uwaga, dla kogo? Ewelina Rucińska. Ewelina Rucińska. Oh fuck! To Creeper! O nie! Wybuch i zabił mnie. Fuck, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, czyli game mode 1, w ogóle chyba z drugiej strony jestem, a jak z drugiej strony, zobaczcie w ogóle teraz, w tym momencie możecie zobaczyć, jak pałac kultury wygląda właśnie w Minecrafcie, może polecimy tą stroną, żeby ogarnąć praktycznie całą konstrukcję, dobra, a zobaczymy, co jest w ogóle w środku, zobaczymy, czy tutaj coś w ogóle może być, ej, tutaj jest coś, ale to chyba było tylko do budowania ogólnie przez MC Edita, coś mi się tak zdaje, że to było jednak robione programem, bo tam jednak dziwne konstrukcje są w środku, które po prostu przez budowniczych są po prostu zbędne, albo może sobie jakoś środeczek wyznaczali, no nie wiem, jeśli ktoś wie, widział twórcę tej modyfikacji, to fajnie by było, jeśli by dał znać, czy to jest robione ręcznie, czy to jest robione programem. Okej, okay. Dobra, teraz, jejku, ja już nie pamiętam, co my mieliśmy, to było, to chyba nie było, Summoner było, Unknown, i tego jeszcze nie było, dobra, czyli te meteoryty jeszcze sobie sprawdzimy, to było i to było, także, dobra. To teraz przejdziemy do meteorytów, który jest Kitty Comet, słuchajcie, koci meteoryt, który po przywołaniu po prostu przywołuje nam kotki, także koty, które tutaj są, jakieś kosmiczne koty, w ogóle zobaczycie, jak one śmiesznie wyglądają, bo ja w sumie kiedyś nagrywałem odcinek właśnie, gdy rozwalałem portret Tchuksa. Oczywiście to jest wszystko w ramach po prostu materiału pokazującego, jak to wygląda właśnie z meteorytami, także uwaga, tam zobaczcie, że kot jakiś wylądował, tu w ogóle rozwalił jakąś dziurę, w ogóle tu są jakieś moby, zobaczcie, że ten kot tutaj jest i z hełmem, zobaczcie, jak on śmiesznie wygląda, w ogóle jakiś szybki, te się palą. Ale zobaczcie, jaki ten śmieszny kot, w ogóle z hełmem takim jak astronauci. Ostro. I w ogóle on atakuje kogoś? Nie atakuje, on jest po prostu nie jest agresywny. Dobra, i teraz słuchajcie, jeszcze zostały nam kilka Lucky Blocków, także przyjdziemy do nich za momencik. I tutaj są akurat tylko dwa zostały, także słuchajcie, jeśli nie byliście jeszcze ani razu w tej serii, możecie napisać teraz komentarz, a jak się napiszecie hashtag Warszawa, to przypnę wam serduszko, także... Także zachęcam i może wystąpicie w kolejnym odcinku, tak jak właśnie w tym momencie osoba o nazwie, już wam mówię, Michał Bartosz. Także Michał, cię pozdrawiam. Nieźle, dobra. Mamy łuk, możemy w co? W świnie strzelić. Świnia, chodź tutaj. Kurczę, nie uciekaj ode mnie. Czemu tutaj nie mogę wtrafić?
Tamta dostała, no pięknie, no pięknie. Dobra, słuchajcie, ostatni lucky block został dla Dechoko. Także Dechoko, pozdrawiam cię serdecznie. Emerald wypadł, świetnie, świetnie. Dobra, to teraz nam zostanie tylko przywołać jeszcze Meteor Summoner Unknown. To chyba już było, sprawdźmy, czy to już było, bo to się po prostu powtórzy, jeśli ten akurat meteoryt już był. Tak, on był na samym początku. Także okej. W ogóle tam coś spadło, zobaczcie. Ostro, to creepery są? Co to jest? Ej, to są creepery chyba. A jak, creepery, ciekawe, jak one w ogóle takie ufolutki mają, jak tyle tu bicie tak na głowie, taką antenkę. Ostro. Dobra, został nam jeszcze jeden, słuchajcie. Także teraz jeśli zobaczymy, jak wygląda nieznany meteoryt, który może tutaj zostać zdetonowany przeze mnie. I właśnie został zdetonowany, zobaczymy, co on wykombinuje tutaj, jaką szkodę. Ale świetnie on wygląda. Wow, ale on jest mocny, zobaczcie. Ej, co to jest? Co to jest? Coś w środku? Nie wiem, już nie pamiętam. Diamenty, zobaczcie, że mamy. I w ogóle jakoś... To jest mocne. To jest akurat ten meteoryt, jest spoko dosyć. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeśli rozwalimy go na cały właśnie tutaj pałac kultury. Wow. Zobaczcie, jaki Armagedon. Zobaczcie, jak to robi, jakie szkody. What? Ostro. No, nieźle. Słuchajcie, napiszcie, czy wam się podobało, jaki meteoryt najbardziej wam się podobał. Jeśli możecie, to przewincie po prostu materiał i sobie zobaczcie, który wam się najbardziej podobał. Oczywiście, jeśli napiszecie hashtag Warszawa i propozycje na następny odcinek, co możemy rozwalić, to przypnę wam też serduszko, także bardzo by mi by było, jakby to było powiedzmy z 1500 łapek, byłbym mega wam wdzięczny i fajnie bym po prostu... Miałbym, pamiętajcie, że motywację do dalszego nagrywania, także ja jestem Matruner, mam nadzieję, że wam się film podobał i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!